Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Republika po południu. O co chodzi w sporze medyków, w protestach medyków? O tym będę chciał porozmawiać z moimi Państwa gośćmi. Już za chwilę zapraszam. I witam serdecznie gości. Najpierw od kobiety zacznę. Pani poseł Małgorzata Janowska, Partia Republikańska. Witam serdecznie panią poseł. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O, już widzimy panią poseł i pan poseł Stefan Krajewski. Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe jest z nami również za pomocą łączy Skype. Witam serdecznie panie pośle. Czy się słyszymy? Mam kłopot z połączeniem z panem posłem Krajewskim. Zaraz. Halo, halo. Dzień dobry panu, dzień dobry. O, już się udało i w studiu Telewizji Republika pan poseł Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska. Witam serdecznie panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa wszystkich serdecznie. No właśnie, trwają protesty środowisk medycznych. Zbudowano miasteczko białe. Ja przypominam sobie 2007 rok, też takie miasteczko powstało. Pan poseł Stefan Krajewski może... A nie, przepraszam, pani poseł Małgorzata Janowska. Od pani musimy zacząć koniecznie. Jak pani patrzy na te postulaty? Czy one są w ogóle możliwe do spełnienia? Bo pan minister Niedzielski mówi, że w tym roku, czyli no od września mamy środek września do końca roku, to kosztowało spełnienie tych postulatów 26 miliardów, ponad 26 miliardów złotych, a w przyszłym 104 miliardy złotych, czyli drugie tyle, ile w ogóle wydajemy na służbę zdrowia. Znaczy, powiem państwu szczerze, że ostatnie czasy pozwoliłam, bo jestem w Radzie Społecznej Szpitala i pozwoliłam sobie na spotkanie z dyrektorem szpitala w mojej miejscowości. Rozmowa przebiegała długo i on mi tłumaczył, na czym polega problem z medykami i na czym polega właśnie problem z zadłużeniem szpitali. Dowiedziałam się od niego między innymi, ile średnio zarabiają pielęgniarki, bo tutaj głównie tu faktycznie pielęgniarki strajkują. I średnio w szpitalu w Bełchatowie pielęgniarki zarabiają 8000 złotych. Więc powiem szczerze, że małe, nie małe pieniądze, ale myślę, że wynagrodzenie jest... To są dobre pieniądze, jeżeli chodzi... Nawet pani poseł, to chyba więcej niż posłowie, tak? A były również pielęgniarki. W zeszłym miesiącu pielęgniarka, która zarobiła 30 tysięcy za to, że jest za te dodatki covidowe, bo to tak to się nazywa. Więc jeżeli... A ponadto oczywiście jest coś takiego, że pielęgniarki pracują 12 godzin na dobę, czyli mają dyżury 12-godzinne, później mają przerwę dwudniową, często pracują w innym szpitalu, czyli dostają dodatkowe jeszcze pieniądze. Więc te pieniądze naprawdę nie są małe. To nie możemy powiedzieć, że są braki jakieś finansowe. No ja wiem, że każdy chciałby więcej zarabiać, ale nie przesadzajmy, tak? Tak jest moje zdanie. Rozmawiając również z dyrektorem szpitala, to zaproponował jedno rozwiązanie, które by pozwoliło na to, że szpitale, bo do czego zmierzam? Im większe wynagrodzenie dostają pielęgniarki, lekarze, czyli zwiększamy wynagrodzenia pielęgniarkom, lekarzom i wszystkim personalowi medycznemu, powoduje to, że jeżeli mają pracownicy nadgodziny, to dyrektor szpitala musi z pieniędzy, które ma w budżecie, zapłacić im dodatkowe pieniądze. To powoduje, że szpitale się coraz bardziej zadłużają i mają coraz mniej pieniędzy na kontach, dlatego że muszą więcej wypłacić pracownikom, którzy mieli nadgodziny. I jedynym rozwiązaniem, który zaproponował, i myślę, że tutaj oczywiście ja będę rozmawiała również z panem ministrem, jest zwiększenie wyceny świadczeń grupy JPG. Co spowoduje, bo ta wycena nie zmieniła się przez wiele, wiele lat, powoduje to, że dużo mniej wpływa pieniędzy do kasy szpitala i przez to jest szpital coraz bardziej zadłużony i koło się zatacza. Czyli więcej pieniędzy wydajemy na służbę zdrowia, ale tych pieniędzy w ogóle nie widać. One cały czas są braki na kontach. Takie jest moje zdanie i uważam, że nie powinniśmy przesadzać, jeżeli chodzi o zwiększanie aż tak wynagrodzeń, ale mówię, zwiększenie tego wyceny spowoduje, że więcej będą mieli również dyrektorzy szpitali na różnego rodzaju dodatki, na możliwość rozdzielania dla lepszych lekarzy, dla lepszych pielęgniarek dodatkowych pieniędzy, bo jeżeli szpitale nie mają pieniędzy, no to niestety nie ma jeszcze tego. Pan poseł Stefan Krajewski, panie pośle, bo ja w konkurencyjnej z telewizji komercyjnej usłyszałem głos takiego młodego lekarza, który ledwo tam staż skończył. On mówi, że chciałby zarabiać jak na Zachodzie. No tylko, że na Zachodzie tak zwanym nie ma takiej możliwości, żeby lekarz jednocześnie leczył w szpitalu państwowym i w prywatnej praktyce. Może trzeba o tym również rozmawiać. No właśnie ta praca na kilku etatach to przecież ze szkodą dla pacjentów. No, dyskusja w tym temacie pewnie jest potrzebna, natomiast no, tutaj się nie zgodzę z panią poseł, że to są dobre pieniądze, bo średnio to możemy sobie porównywać. Trzeba mówić o tych, którzy zarabiają najmniej, skoro znalazły się pieniądze dla nas, posłów, dla parlamentarzystów, to te grupy społeczne też są podwyżej. Życie, koszty życia są coraz wyższe, energia elektryczna podstawowa, przecież większość Polaków ma kredyty pozaciągane, które musi spłacać. Ale posłowie również. I trzeba myśleć o tych ludziach, a nie tylko o sobie, bo ja tak jak powiedziałem, że pieniądze, które mieliśmy, one nie były może duże, ale na to się zdecydowaliśmy. Skoro znalazły się pieniądze dla parlamentarzystów, trzeba myśleć. Ale panie pośle, tutaj trzeba 104 miliardy znaleźć tych pieniędzy. W służbie zdrowia nie można mówić o tych, którzy zarabiają najwięcej. Trzeba szukać. Przecież rząd ma korzyści dla swoich. Trzeba tymi pieniędzmi się dzielić z Polakami, trzeba podnosić wynagrodzenia, bo to, o czym pani poseł mówi, to tak, jeżeli dochód, którego za chwilę może nie być, to liczymy nadgodziny. To są wszystko godziny pracy wypracowane i stąd są być systemowo. Panie pośle, bardzo przepraszam, mamy kłopot, żeby słyszeć dobrze, co pan do nas powie. Ja teraz zadam pytanie panu posłowi Norbertowi Kaczmarczykowi. Postaramy się naprawić w międzyczasie to połączenie z panem posłem. No właśnie, panie pośle, bo takie mam nieprzyjemne uczucie déjà vu tak zwanego, że to jest sytuacja, którą już kiedyś widziałem, znaczy białe miasteczko już kiedyś było, no ale też był protest nauczycieli, którzy, pamiętamy, no, postawili żądania, które były nie do spełnienia tak naprawdę. Na dodatek okraszone taką omastą polityczną już stricte. Tutaj niestety też mamy w tym przypadku hasła no, już stricte polityczne, już nie mówię, że bardzo często wulgarne. W przypadku wielu protestów to namaszczenie polityczne protestu powoduje, że osoby, które wnioskują o podwyżki, które pokazują złą sytuację w ich dziedzinie życia, w ich zawodzie, w ich branży, nie uzyskują często tego, co chcieliby uzyskać, dlatego że konflikt przenosi się na partie polityczne. To jest największa szkoda, jaką opozycja często wyrządza protestującym, bo pamiętamy protest nauczycieli. Dopóki był to rzeczowy protest i były negocjacje z rządem, z ministrami, z panią premier Beatą Szydło, która mocno włączyła się w te negocjacje, to wszystko szło dobrze, ale w momencie, kiedy zauważyliśmy, że jest to przede wszystkim konflikt polityczny, to zaczęło się wymykać spod kontroli również nauczycielom, którzy nie wszyscy chcieli się utożsamiać z konfliktem politycznym. Nauczyciele to był ten podmiot, ta grupa ludzi, którzy chcieli rzeczywiście poprawy świadczeń, natomiast nie chcieli wchodzić w tą politykę. To samo jest z medykami. Przede wszystkim musimy mieć wielki szacunek do ich pracy podczas pandemii koronawirusa. Musimy zdać sobie sprawę, że mamy deficyt ludzki, czyli coś, co powoduje, że tych żądań będzie coraz więcej. To jest normalne. W każdej branży, jeżeli mamy niskie bezrobocie, to sytuacja staje się taka, że osoby, które są zatrudnione w danej branży, chcą coraz więcej. Tak jest w każdej dziedzinie życia i doskonale sobie zdajemy sprawę z ekonomii, co dzieje się, kiedy to bezrobocie jest niskie. Trzeba zwiększyć zasoby ludzkie, jeżeli chodzi o o medyków, natomiast musimy z nimi usiąść do stołu. Jest deklaracja pana prezydenta, żeby usiąść do stołu, żeby rozmawiać. Pewnie spotkać się w połowie drogi, bo wiadomo, że jeżeli jest protest, to te żądania są maksymalne. Natomiast pan prezydent i jego ludzie mówili w wielu wywiadach telewizyjnych w ostatnim czasie, że trzeba spotkać się w połowie drogi i przede wszystkim nie doprowadzić do sytuacji, w której medycy nie pomogą pacjentom, w której karetka nie dojedzie do chorego, w której lekarz nie wykona operacji. Takich sytuacji być nie może, dlatego musimy spokojnie, z wielkim szacunkiem podchodzić do medyków i negocjować mądrze, aby żadna ze stron nie została pokrzywdzona, aby głównie pacjent nie został pokrzywdzony. I pytanie do pani poseł Małgorzaty Janowskiej. Pani poseł, tak się zastanawiam, no bo protesty są, adresatem protestów jest rząd, a no, pracodawcą większości medyków, mówię większości, bo to jest bardzo różnie, niestety właśnie wygląda, jest samorząd. Ja się zastanawiam nad tą całą strukturą kompletnie niezrozumiałą dla pacjentów, dla nas pacjentów, kiedy szpital jest powiatowy, miejski, rządowy, w rezultacie nie wiadomo, kto za co odpowiada, a minister zdrowia odpowiada konstytucyjnie za stan służby zdrowia. Znaczy, na pewno faktycznie jest to problem, dlatego że w zależności do kogo należy szpital, bo są oczywiście samorządowe, czyli w tym momencie podlegają pod powiat, są, które podlegają pod województwo, a są, tak jak pan mówi, rządowe. I tutaj się też zaczyna problem, bo mam na przykład porównanie, jak rozmawiałam z jednym z lekarzy, opowiadał mi o tym, że na przykład jeden szpital, który jest, podlega pod powiat, ma możliwość dawania pracownikom tam w szpitalu wyższego wynagrodzenia, bo ma dofinansowanie ze starostwa, a wojewódzkie ma mniejsze wynagrodzenie. Chociaż powiem szczerze, że to nie powinno tak wyglądać, ale niestety tak to funkcjonuje. Czyli w zależności do kogo należy szpital, takie są po prostu wypłacane wynagrodzenia. Ja akurat rozmawiałam i dałam przykład szpitala wojewódzkiego, bo taki jest w moim mieście. I rozmawiając również z tym dyrektorem szpitala, opowiadał mi o takiej kwestii, że w tej chwili różnica wynagrodzenia, podstawy wynagrodzenia między lekarzem specjalistą, który uczy lekarza rezydenta, jest różnica 200 zł. Więc ci lekarze, którzy są specjalistami, wiele lat uczą takiego rezydenta, okazuje się, że są poruszeni, że rezydent, który się dopiero uczy, zarabia po prostu takie duże pieniądze, a on zarabia takie małe. No niestety te dysproporcje zawsze będą i w zależności. Jak damy więcej rezydentom, to będą się lekarze bardziej denerwować. Jak będziemy damy więcej lekarzom, to rezydenci też będą strajkować, bo tak jak pan mówił, wyrównać poziom wynagrodzenia do zachodu. No i powiem szczerze, wszyscy byśmy chcieli zarabiać tak jak na zachodzie, ale niestety no, na razie, na chwilę obecną troszeczkę u nas inna sytuacja jest, więc powinniśmy się dopasowywać do średniej krajowej i ja wiem, wszyscy chcieliby więcej zarabiać, bo nikt nie pracuje charytatywnie, ale niestety też musimy patrzeć na innych ludzi. No, możemy tylko i wyłącznie jednej grupy społecznej nagradzać, a inna grupa społeczna ma nie dostawać pieniędzy. Tym bardziej, że tak jak naprawdę w tej chwili te dodatki covidowe lekarzom i pielęgniarkom naprawdę dużo dały dodatkowych pieniędzy, bo tak jak wspomniałam, no, jedna pielęgniarka, która akurat pracuje przy covidzie, zarobiła 30 000, więc to są takie tego rzędu pieniądze. Pewnie za bardzo ciężką pracę nikomu tutaj nikt nie wylicza. Dokładnie, ale to też trzeba brać pod uwagę, że są również inne zawody, bo są na przykład sklepowe w sklepach, które też mają kontakt z ludźmi, którzy też mogą mieć COVID-a. Wszędzie możemy, na ulicy, nauczyciele, wszyscy mają kontakt, bo to nie jest tylko i wyłącznie, że pielęgniarka, bo summa summarum różne osoby mają kontakt z ludźmi z COVID-em. W ogóle praca to jest takie zajęcie, które na ogół wymaga sporo trudu i ale praca medyków w szczególności. Pan poseł Stefan Krajewski, ja tak się czy już się słyszymy dobrze, bo chciałem zapytać o powiązanie tych zarobków no, z jakością pracy, z tym, w jaki sposób jest pacjent zaopiekowany. No, miejmy świadomość, że tych różnych no, nieprawidłowości, nie chcę mówić o patologiach, ale bywają i patologie, jest sporo. A pierwsza z nich to jest to, że lekarz, który pracuje na kilku etatach, no, nie jest dobrze wypoczętym, dobrze funkcjonującym lekarzem. No, gdyby były dobre wynagrodzenia, to nie musieliby szukać dodatkowych etatów. Oczywiście jeśli są nieprawidłowości, to trzeba je eliminować. Po to ma rząd narzędzia, ministerstwo, odpowiednie służby, organy do sprawdzania. Jeśli są nieprawidłowości, tak jak pracownik ma określone godziny przerwy, ma określone w kodeksie pracy zasady tych wszystkich, bo na pewno, no, jeżeli tych godzin jest za dużo, to nie będzie wypoczęty, może decyzje niekoniecznie te najlepsze podejmować, ale myślę, że to jest wszystko do uszczegółowienia. To też na temat służby zdrowia, o właśnie podniesieniu wynagrodzeń. I tutaj pan poseł mówił o tym, że to opozycja. No opozycja, żeby znać, my nie robimy z tego jakiejś to nie o to chodzi, ale też przypomnę, że były strajki, kiedy PiS był w opozycji, też potrafił rolników dowozić na protesty, na do protestów. Taka jest rozwoju. Pan poseł obudził się w Wiesławskiej. Też było inaczej. Kiedy miałem przedstawiciel i z kolei grupa zawodowa, pielęgniarki, zarobnictwo, właśnie nie popłynie, no to każdy chce z tego skorzystać. Jeśli nie tak dobrze jak nam na zachodzie, no to ludzie chcieliby tak samo zarabiać, bo ceny już w sklepach faktycznie mamy zachodnie. Szkoda, że nie idzie w parze wynagrodzenie, bo to, że najniższe wzrosło faktycznie, o średniej możemy mówić, ale też ta różnica pomiędzy doświadczonym pracownikiem, który kilkanaście lat pracuje, czy kilkadziesiąt w zawodzie, i wchodzi młody pracownik, który dopiero co zaczyna, i te różnice nie są duże. Ja dzisiaj słyszałem z zakresu administracji, publicznej, konkretnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że coraz więcej pracowników właśnie znajdują ci nowi pracownicy stają nowo przyjętych do pracy i o tym trzeba rozmawiać, trzeba szukać takie rozwiązania, żeby gdzieś, tak jak pan poseł powiedział, może nie na całość stać rząd, ale przynajmniej próbować jakiś konsensus znaleźć i domówić się, no bo też dla przyjemności nikt protestował. Gdyby sytuacja była lepsza, to wszyscy strajkujący, protestujący mieliby 1000 innych pomysłów na spędzenie czasu niż rozbijanie miasteczka w Warszawie czy protesty na ulicach. Pan poseł Norbert Kaczmarczyk wspomniał, panie pośle, o deficycie ludzkim. On jest wywołany no, pewnymi zaszłościami. Już nie chcę tutaj wskazywać palcem, kto zamykał kierunki medyczne i szkoły pielęgniarskie, ale no, jednak te wynagrodzenia na zachodzie, jak to się mówi, są wyższe, dużo wyższe niż w Polsce i pewnie takie pozostaną jeszcze przez dłuższy czas. Czy nie należałoby wprowadzić tych kredytów na studia, na odbywanie studiów medycznych, które można by spłacić po prostu pracując w polskiej służbie medycznej, bo tak to będziemy zawsze drenowani z tego materiału ludzkiego, czy po prostu z wykształconych młodych ludzi. Panie redaktorze, można to porównać do sytuacji, którą zastaliśmy w 2007 roku, kiedy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro otworzył zawód prawnika. Dzisiaj możemy pójść do prawnika za 1000 zł, za 10 tysięcy, za 8. Tak naprawdę mamy wybór. Tych prawników jest więcej i osoba, która zamarzy sobie, by zostać prawnikiem, rzeczywiście ma na to szansę. Nie ma tej uznaniowości. Jeżeli chodzi o przyjęcia na studia medyczne, to potrzebujemy tych przyjęć dużo więcej. Potrzebujemy również tego, tego, aby młodzi ludzie mogli skorzystać z tych kredytów, o których pan mówi. Dlatego, że ja wywodzę się z branży rolniczej. Mam gospodarstwo rolne, z dziada, pradziada uprawiamy ziemię i chociażby traktor rolniczy dzisiaj kosztuje między 350 a nawet 1 000 000 złotych. A medycyna prywatna, ukończenie tej medycyny na prywatnej uczelni w Krakowie kosztuje około 500 000 złotych. I tata niedawno mówi do mnie: słuchaj, gdyby ta medycyna była wtedy, gdybyś się nie dostał, bo na przykład chciałbyś iść, ale zabrakłoby ci punktów, to zastanowiłbym się, czy zamiast kupować kolejny traktor, czy nie spróbowalibyśmy zainwestować w ten sposób w swoje dziecko. Jeżeli to dziecko, nie mając możliwości poprzez uposażenie rodziców, miałoby możliwość wzięcia takiego kredytu i poprzez swoją późniejszą pracę spłacanie tego kredytu, mielibyśmy dużo więcej lekarzy, mielibyśmy dużo więcej osób, które z małych miejscowości dostają się na medycynę, mielibyśmy dużo więcej marzeń, bo osoby z małych miejscowości, ludzie właśnie z tych regionów, z wiosek, z małych miasteczek często myślały, że medycyna i prawo to są niedostępne kierunki, to są kierunki dla elit. Jeżeli chodzi o złamanie tego tabu, jedną z osób u mnie w regionie była pani Malwina Buczek, moja koleżanka ze szkoły podstawowej, która kilka razy zdawała, udało się, ukończyła, dzisiaj jest lekarzem. Da się to zrobić, tylko młodzież musi mieć możliwości, musi być ta zachęta, więc ten program, o którym pan mówi, panie redaktorze, jest jak najbardziej potrzebny, a to, że rząd wychodzi naprzeciw również oczekiwaniom opozycji w regionie, w samorządach, pokazuje chociażby Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czyli wielomilionowe dotacje chociażby dla szpitali powiatowych. W szpitalu w Proszowicach 4 270 000 właśnie dla szpitala na nowoczesny sprzęt i to dla szpitala, który zarządzany jest przez Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli pokazujemy tą współpracę parlamentarno-samorządową. Nie ma uznaniowych wniosków, jak często opozycja o tym mówi, więc ta współpraca jest potrzebna, trzeba się spotkać w połowie drogi i rzeczywiście zadbać o służbę zdrowia. Oczywiście lata zaniechań doprowadziły do tego, że zawód medyka jest zawodem elitarnym. Musimy go trochę otworzyć, aby każdy miał dostęp do lekarza, który jest bardzo drogi, jest na rynku latami, trudno się do niego dostać. Natomiast jeżeli mamy jakieś mniejsze schorzenie, to dlaczego nie możemy wybrać lekarza, który zaoferowałby tańsze usługi? Dlatego trzeba tych ludzi więcej, musimy wszystko zrobić, by w Polsce lekarzy, medyków było więcej. I kolejny temat, pani poseł Małgorzata Janowska, no pytanie o te kary, z których zdaje się Unia Europejska czy Komisja Europejska zdaje się wycofywać. Tutaj jasny sygnał chyba Donald Tusk dał, twierdząc co prawda, że to on to załatwił, ale ja, czy pani poseł w to wierzy, że to Donald Tusk tak się troszczy o nasze finanse? Powiem tak, że wiemy wszyscy, że sukcesu zawsze jest dużo i zawsze dużo osób, jeżeli coś się uda, to oczywiście zawsze każdy przedstawia, że to jest jego sukces. Niestety obawiam się, że niekoniecznie, ale trzeba się chwalić, tak? Więc na pewno musimy pamiętać, że kary Unia Europejska zawsze chce nam wprowadzać za wszystko. Za to, że próbujemy być suwerennym krajem, że chcemy być suwerennym krajem, że mamy swoje własne prawo, które jest nadrzędne nad prawem unijnym. I niestety za wszystko chcą nam skarać. No, mogę nawet przykład dać tego, że na przykład w naszym kraju jest kopalnia Turów, która wydobywa oczywiście węgiel po naszej stronie, ale niestety jest konflikt między Czechami i za to nas też chcą karać. No powiedzmy sobie szczerze, za wszystko chcą nas karać i niestety rozmowy muszą trwać, musimy dużo rozmawiać, ale jeżeli nie jesteśmy tą siłą polityczną, którą Unia Europejska chciałaby, czyli mamy własne zdanie, mamy swoją własną demokrację i nie jesteśmy aż tak podatni na ich sugestie, to niestety nas będą tak traktować. Pan poseł Stefan Krajewski, panie pośle, no w innych krajach Unii Europejskiej rodzi się refleksja, że no, ten stan rzeczy już poszedł naprawdę zbyt daleko, zbyt głęboko, ingeruje Komisja Europejska w suwerenność takich krajów jak Polska, ale też Francuzi. No, kandydat na prezydenta, pan Michel Barnier, mówi, że trzeba wyjść spod jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Może to jest czas, żeby rozpocząć debatę o kształcie tego Trybunału. Potrzebna jest debata i oczywiście należałoby zbudować taką koalicję, żeby nasz głos był mocny, silny, żebyśmy mogli rozmawiać, ale tak, w ramach Trójkąta Weimarskiego rozmów nie ma. Dzisiaj jesteśmy, ten izolacjonizm PiS-u przynosi swoje żniwo, bo my, tak jak pani poseł mówi o Turowie, to przecież sąsiedzi na nas donieśli do Trybunału, no to trzeba rozmawiać, bo jeśli wy nie rozmawiacie, tak jak w Polsce nie chcecie rozmawiać z opozycją, tak samo udajecie najsilniejszych, natomiast nic nie idzie w tym kierunku, żeby to zmieniać, bo silna Polska w Unii Europejskiej to jest nasza przyszłość, a nie mówienie, że to jest jak okupacja europejska, czy brukselska, czy jak niektórzy posłowie mówią, że trzeba by było ścieżkę Wielkiej Brytanii zastosować. No to chyba widzimy, jak się zmienia Polska dzięki też funduszom unijnym. Pan poseł mówił o tym wsparciu. To wsparcie jest i samorządów, i przedsiębiorców, i rolników. Jest możliwe dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że sięgamy po fundusz. No i jeżeli ta debata jest prowadzona, no to trzeba rozmawiać, trzeba się o swoje upominać. Można bezwzględnie na wszystko. Pan poseł... Mamy ten słynny wynik. To jak tak będzie wszystko wyglądać. Zostały nam 3 minuty programu. Pan poseł Norbert Kaczmarczyk. Mamy kłopot niestety ciągle z połączeniem z panem posłem Krajewskim. Pan poseł Norbert Kaczmarczyk, panie pośle, jak pan patrzy na to zagadnienie? Panie redaktorze, ja chciałbym, żeby Donald Tusk stał za dobrymi inicjatywami dla Polski. Jeżeli mamy mieliśmy tak wysoko postawionego urzędnika w Brukseli, to on powinien robić wszystko, żeby te pieniądze do Polski trafiały, żeby tych pieniędzy było więcej, żebyśmy mieli lepszą pozycję w Unii Europejskiej. Natomiast no jest to troszeczkę taki wybieg marketingowy, bo wiadomo, że wyborcy Platformy Obywatelskiej są prounijni. Sami o tym mówią. Często mówią o tym, że Unia Europejska jest ważniejsza niż państwa suwerenne. I w ten sposób również postępował Donald Tusk, czyli pokazywał ten swój globalizm, jako że Unia Europejska jest czymś więcej niż ojczyzna, ale w pewnym momencie, jeżeli blokuje pieniądze dla Polski i otwarcie o tym mówi, że chciałby mieć taki bat nad rządem Zjednoczonej Prawicy, aby te pieniądze do Polski nie trafiły, po czym 2 lata przed wyborami wraca do Polski i mówi, że on tutaj zaprowadzi nam ład i porządek i kiedy on dojdzie do władzy, to pieniądze dla Polski pojawią się, więc jest to pewnego rodzaju szantaż na takim poziomie. Jeżeli on ma rzeczywiście miejsca, a nie jest tylko wywiadem telewizyjnym, to rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z jakimś rozdwojeniem jaźni, bo jeżeli Bruksela cały czas karze Polskę i mówi, że u nas nie ma praworządności, że u nas dzieją się bardzo różne dziwne, złe rzeczy z sądami, no to jeżeli rozmowa 2 urzędników brukselskich potrafi doprowadzić do sytuacji, w której blokuje się miliardy euro dla Polski, no to gdzie tu jest praworządność? Gdzie tu są praworządnie i prawidłowo wydawane pieniądze? Jaki był powód, że Donald Tusk pobiegł rano do telewizji śniadaniowej jakiejś, byłoby jakoś bardzo wcześnie rano ten wywiad. Dlaczego on tak musiał zakomunikować o tym? Uważam, że sytuacja ostatnio, która ma miejsce w Polsce, czy chociażby na granicy z Białorusią, czy sytuacja związana z blokowaniem funduszy unijnych, jest działaniem na rzecz Rosji, działaniem na rzecz Wschodu, działaniem na rzecz polexitu i ten polexit rzeczywiście za sprawą Platformy Obywatelskiej mógłby się odbywać właśnie w ten sposób, poprzez szykanowanie Polski. Rząd Zjednoczonej Prawicy pokazuje odpowiedzialność na granicy z Białorusią, pokazuje mądre negocjacje, pokazuje, że jesteśmy państwem suwerennym i rzeczywiście chcemy współpracy gospodarczej, cały czas chcemy być w Unii Europejskiej, natomiast mamy swoją suwerenność, a Donald Tusk zorientował się, że nawet sondaże, które pokazują wzrosty Zjednoczonej Prawicy, są dlatego, że mamy odpowiedzialny rząd, który chce być w Unii Europejskiej, natomiast Donald Tusk zorientował się, że spada w sondażach i trzeba rzeczywiście być prounijnym, a prounijnym znaczy propolskim. Pan poseł Norbert Kaczmarczyk z Solidarnej Polski puentował nasze spotkanie. Serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł Małgorzacie Janowskiej z Partii Republikańskiej, która zdaje się wybrała przewodniczącego wczoraj, tak? Tak. Pan poseł Adam Bielan został przewodniczącym. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi Stefanowi Krajewskiemu. Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trześniewski.